Czyli jeśli chodzi o uchwały zarządu, to jest tyle. Przejdźmy do punktu 4.5. Opiniowanie projektów uchwał Komisji Programowych. Komisja Polityki Społecznej. Projekt uchwały Komisji Polityki Społecznej w sprawie propozycji ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie gminy miejskiej. Paragraf 1. Rada Gminy Piątej Pobocza pozytywnie opiniuje propozycję Rady Miasta Krakowa zakładającą ograniczenie handlu detalicznego na terenie gminy miejskiej Kraków w Wigilię, Wielki Piątek i każdą niedzielę do godziny 12 z wyłączeniem aptek, stacji paliw, sklepów usytuowanych w stacjach paliw, hostelach, hotelach i motelach. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Bardzo się cieszę z takiej uchwały Rady Dzielnicy Piątej. Uważam, że powinniśmy ludziom, którzy pracują w handlu, dać godnie żyć i godnie spędzać swój czas, tak aby nie byli niewolnikami tych tak zwanych wygodnickich. Dziękuję bardzo. Znaczy jestem akurat, jeśli można, przeciw, z prostej przyczyny, dlaczego w takim razie nie pozwolimy odpocząć pracownikom naukowym na uczelniach, pracownikom w hotelach, w kinach, w restauracjach, to tak samo stąd. Nie zmuszajmy ludzi do siedzenia w domu, jeśli nie chcą, jeśli chcą zrobić sobie zakupy w sobotę, bo od rana do nocy pracuje od poniedziałku do poniedziałku. Czyli niedziela. No nie szkodzi, nie w sobotę też bierze czasu też. Ale ty nie ma obowiązku. No ale mówię, że pracują też w sobotę. Często jest to jeden dzień, kiedy można iść i zrobić zakupy. Ale to oczywiście, żebyśmy mieli. Na zachodzie sklepy są zamykane w piątek o godzinie 22 i do poniedziałku są zamknięte. Wszyscy żyją. Szanowni Państwo, uważam, że jest to problem taki głębszy i o ile uzasadnionym jest właśnie praca w sobotę, w niedzielę na utrzymaniu tak zwanego ruchu, gdzie ciągu technologicznego, produkcyjnego, to ma uzasadnienie, to tutaj akurat nie ma. I ja też jestem całkowicie za tym, żeby ludzie mogli godnie żyć. Bo to, że właściciel jakiegoś sklepu ma możliwość, prawo, prawda, on nie musi z tego korzystać. Ale tu znowu ten czynnik ekonomiczny przeważa i on ma tą możliwość. Nie wszystkie sklepy pracują, bo są takie małe sklepiki osiedlowe, które nie pracują, ale są też takie, które pracują, bo prawo im na to pozwala. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo żeby ludzie mogli kupować w niedzielę, powinno się tak organizować, było tak wcześniej, że tak się ludzie organizowali, że ta niedziela to była takim dniem rodzinnym, takim właśnie wypoczynkowym i tak dalej, a nie zakupowym. Od momentu, kiedy powstały te wielkopowierzchniowe sklepy, to powstały takie nazwy jak galerianki, takie chodzenie, spędzanie wolnego czasu, chodzenie po galeriach, to jest w ogóle w skali mojej oceny. To nie jest nic dobrego. Bo wydaje mi się, że powinno się kultywować właśnie spędzanie wolnego czasu z rodziną, jakieś sporty, jakieś wyjścia, a nie wyjścia do sklepu. To jest moje zdanie. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałbym tak adwokatem poruszyć jeden temat, tak zwany temat ekonomiczny. No cały czas się mówi o tym i przydałoby się, żeby też ktoś w końcu głośno powiedział, że nie są prawdą te wszystkie prawdopodobnie analizy tworzone na zamówienie sieci handlowych zrzeszonych w różnych organizacjach skupiających przedsiębiorców, handlowców, ponieważ nawet jeżeli będzie ten jeden dzień w tygodniu mniej funkcjonował ten handel wielkopowierzchniowy, to tak naprawdę ilość środków pozostających w zasobach gospodarstw domowych nie zmieni się i ilość środków pozostających do tak zwanego wydania nie wzrośnie dzięki temu. Także po prostu te zasoby zostaną spożytkowane w krótszym przedziale czasowym, ale będą identyczne zasoby do spożytkowania. A cały czas się mówi, że tyle miliardów złotych zmniejszy się PKB, tyle osób straci pracę. Nie, ci sami ludzie będą pracować, bo musi być tyle samo pracowników w innych dniach, a ilość środków pozostających w dyspozycji gospodarstw nie ulegnie przez to zmiany. To jest bardzo ważne. Bo ludzie są szantażowani jakimiś
są w ten sposób jakby też trochę zastraszani. Optymalizuje bardzo. Tu jeszcze może być aspekt ekologiczny, ponieważ trzeba będzie mniej prądu na oświetlenie tych przestrzeni, w związku z tym mniej węgla pójdzie w komin. CO będzie mniej. Emisja. Bardzo proszę. Jeszcze mam takie wątpliwości, bo w tytule jest dotyczące również zakładów gastronomicznych i usługowych, natomiast w uchwale jest tylko handel detaliczny. Więc czy to nie jest jedno, drugie taki duży przykład? Zakład gastronomiczny, restauracje zamykamy. No, myślę, że trzeba by było to uzupełnić, żeby tytuł był z treścią, tak. A druga moja wątpliwość, znaczy pytanie właściwie, to jest takie, czy to dotyczy również całodobowych sklepów monopolowych. No właśnie. A jeśli... A przecież teraz branża powiedziała właśnie, że więcej niż Warszawa posiada Kraków. Jesteśmy alkoholikami w Polsce. To jest takie pytanie, znaczy nie głos dyskusji, tylko pytanie, to znaczy... Czy Rada Miasta ma faktycznie taki głos stanowiący, że to co uchwali, to wtedy te sklepy muszą się zastosować, czy to jest tylko zalecenie? To jest prawo miejscowe. Ja pytałem właśnie dlatego, bo jak mógł wspominać o tych sklepach, tych 24-godzinnych patologiach, prawda? Tych alkoholowych, to jest problem, że tak powiem, też przez analogię, czy tego nie można byłoby też przynajmniej na 2 godziny na dobę zamykać, prawda? Nie, ale dotyczy pracowników handlu detalicznego, to jest również detaliczny. Ale tu jest o wielkopowierzchniowym handlu detalicznym, w tamtej uchwale, z tego co czytałem, także to się nie będzie dotyczyło tej godziny. Znaczy, odpowiadając tutaj na pytanie dotyczące całodobowych sklepów, to moim zdaniem wynika z tego, że jeżeli to będzie ograniczenie do godziny 12, to będzie oznaczało, że całodobowy sklep alkoholowy będzie mógł sprzedawać po prostu do 12. Od 00, prawda, jeśli chodzi o niedzielę, od 00 do 12, a od 12 do 24 nie. Tak ja to interpretuję. Tak samo też uważam. Natomiast jeśli chodzi już jakby o szczegółowe rozwiązania, bo one są jakby w tej uchwale, która będzie podjęta przez Radę Miasta. Prawda? Natomiast tutaj jest nasza opinia, nasze poparcie dla takiego kierunku. Właśnie, no bo to jest jakby nasza opinia. Tą uchwałę z 11 września, a ta uchwała mówi o przeprowadzeniu konsultacji miach od 4 listopada do 3 grudnia. No i my w tym dobrze ogólnie się upowiadamy, że jesteśmy w stanie tą uchwałą, bo to są główne te zaostrzenia w tej uchwale. A tam jest jeszcze szczegółowo rozwiązana, też jest mowa o wyłączeniach, które wynikają tam z decyzji inspekcji chyba handlowej i pracy, bo tam właśnie niektóre zostały wyłączone, więc... Tam Państwo też odnoszę też na stronie bodajże dialogu i Kraków.pl, tam jest i uchwała, i załącznik do uchwały. I tam są szczegóły, też można się indywidualnie wypowiadać, bo my to w sumie tę uchwałę podejmujemy trochę dobrowolnie. Natomiast na naszej stronie już chyba jest Pani Adam, to tak? Jest. Mieszkańcy mogą mieć inne zdanie, nie będą się nie wypowiadać. Czy można jeszcze? Bardzo proszę. Ja obserwuję takie zjawisko, że Kraków to był taką mekką dla turystów. To była dawna stolica Polski. To jest miasto z tradycjami historyczne, takie naprawdę możemy się poszczycić na forum nawet i międzynarodowym. A coraz więcej ostatnimi czasy właśnie słyszy się, że Kraków staje się jakby kolebką wszelakiej maści przestępstw, różnych tam po prostu jakichś patologii. Mało tego, teraz też taki ranking widziałam właśnie o tej ilości wydanej koncesji na te sklepy sprzedające alkohol całodobowo i tak dalej, więc plasujemy się w czołówce w tym względzie i mnie się osobiście wydaje, że warto zawalczyć o to, żeby jednak ta ranga tego miasta
w jaki sposób no, podwyższyć tą rangę, a nie iść w taką ślepą uliczkę, że mało pieniędzy, w związku z czym wydajemy koncesję i kto chce, gdzie chce, parkingami szczerzonymi naokoło szczelnie się otoczymy, że nie można w ogóle nigdzie wściubić palca ani stanąć, bo czasami to jest aż absurdalne. No i zaczynamy tworzyć taką enklawę, ludzie zaczynają uciekać w ogóle ze środka, czyli z tego miasta historycznego na obrzeża, gdzieś tam taka tendencja się teraz tworzy, że ludzie z tych aglomeracji miejskich coraz bardziej uciekają, bo zaczyna się tutaj taki jakiś dziwny proces, że nie da się tu żyć, nie da się żyć w mieście, które naprawdę no, warte jest tego, żeby inwestować w nie, żeby wybierać najlepsze projekty architektoniczne i takie rozwiązania, które służą ludziom, nam wszystkim. Dziękuję bardzo. Ja tutaj w kwestii woli uzupełnienia, bo tutaj była mowa o parkingach szczerzonych, to bardziej chyba chodziło o tych szczerzonych osiedlach, bo parkingów szczerzonych jest tak. Jak na lekarstwo. Grodzenie, grodzenie terenu, prawda? Wracanie i powodowanie, że szlabany i ogrodzenia, które powodują, że właściwie troszeczkę człowiek wychodząc czuje się jak na spacerniaku więziennym, a nie w mieście. Natomiast jeżeli... Bardzo proszę. Gdybyś jeszcze raz mówił na komisji, no, czy przypadkiem ta uchwała nie będzie takim przyczynkiem do jednak zmniejszenia liczby tych galerii? No, jak widzimy, na więcej ma powstać, czy jest planowana jedna, już powstaje od 30 listopada, ma być potężna galeria w Brunowicach. Być może to ograniczenie, bo to jest ograniczenie handlu, bo jak ktoś sobie przypomnie, że musi kupić magnetowid w sobotę wieczorem, to jeszcze zdąży do 12. Tylko, że już nie może pochodzić sobie i spędzić tam całego dnia. To może być jakieś przyczynki właśnie do galerii, będą troszkę z zastanowieniem planowane w przyszłości. Znaczy, tak nawiązując do pytania Zygmunta, czyli mamy wiedzę, czy to dotyczy tylko handlu detalicznego, czy też właśnie zakładów gastronomicznych, co głosujemy, czy wiemy? To pytanie do komisji. To znaczy, ja mogę przeczytać początek załącznika do uchwały Rady Miasta, bo tu może coś nam to wyjaśni. Ja tak nie wiem, co powiem. Załącznik jest w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych w gminie miejskiej Kraków. Później jest podana na podstawie czego. I teraz tak, paragraf pierwszy. Placówki handlu detalicznego, zakłady gastronomiczne i zakłady usługowe dla ludności mogą być otwierane i zamykane w dniach i godzinach określonych w paragrafie 2, 3 i 4. I teraz przeczytam te trzy paragrafy, ten paragraf 2, 3 i 4. Paragraf drugi. Placówki handlu detalicznego mogą być otwierane i zamykane we wszystkie dni tygodnia w przedziale czasowym pomiędzy godziną 00 a 24. Punkt drugi. Dni według obrządku rzymskokatolickiego, z Wigilią Bożego Narodzenia, z 24 grudnia oraz 2 piątek, placówki handlu detalicznego mogą być czynne najpóźniej do godziny 12, zaszerzenie paragrafu trzeciego. Wiedział nie było na razie. Paragraf trzeci. Postanowień paragrafu drugi ustęp 2 uchwały nie stosuje się do aptek, stacji paliw oraz placówek handlu detalicznego. Dni usytuowanych, placówek handlu detalicznego usytuowanych w hotelach, motelach oraz hostelach. I paragraf czwarty. Zakłady gastronomiczne oraz zakłady usługowe mogą być otwierane i zamykane we wszystkie dni tygodnia w przedziale czasowym pomiędzy godziną 00 a 24. Tu mamy czyli jest rozbieżność między treścią a tego, więc to tak głosowanie. Zarządza 5 minut przerwy.
Propozycja Rady Miasta Krakowa zakłada ograniczenie handlu detalicznego na terenie gminy miejskiej Kraków, Wigilii, Wielki Piątek i każdą niedzielę do godziny 12. Przepisy te nie będą stosowane do aptek, stacji paliw, sklepów usytuowanych w stacjach paliw, a także placówek handlu detalicznego mieszczących się w hostelach, motelach i hotelach. Tak na gorąco, jak przypomniałem tutaj ten załącznik, który czytałem i projekt uchwały, znaczy uchwały już, to o tej niedzieli nie znalazłem nic. Natomiast no może pani Agato wpiszemy w takim razie, że na podstawie do tej prawdy i w odpowiedzi na pismo. No to jest odpowiedź na pismo. Taka dygresja, ja nie wiem, czy nie jest tak, ale w mojej ocenie usługi gastronomiczne nie wchodzą w skład tego sektora, jakim jest handel detaliczny. No nie, jest propozycja, żeby tutaj wykreślić zakłady gastronomiczne po prostu i wtedy to jest... Jakaś miejsca składa jeszcze kwestia niedzieli dalej się ustaje, co jest no ale, ale ta niedziela może być naszym twórczym układem. No w końcu jest pismo przypomnij, a jest to odpowiedź właśnie. To jest pismo czyli jaka konkluzja? No to tylko ten propozycja, żeby wygasić tych zakładów gastronomicznych, tak? Tak. Czyli to jaka autopoprawka, tak? Tak. To, czyli wykreślamy. Czy to dotyczy również sklepów, tak jak pytałam, prywatnych? Czy jak ktoś sobie prowadzi mały sklep i z żoną sprzedaje, to też mu zakażemy? Bo tu nie ma uszczegółowienia, tylko ogólnie. No tak, to obowiązuje na terenie gminy Kraków, tak. Bez rozróżnienia, czy to jest Carrefour, czy... Ale to było ustawowo na terenie całej Polski, to było ustawowo, bo nie Święta Narodowe. W przypadku, kiedy właściciel stawał za ladą, to wtedy mógł. Na to, gdzie ta uchwała Rady Miasta będzie w sprzeczności z ustawą? No. Dobra. To już jest prywatnych na pewno. Na pewno. To pewnie już działu prawnego Urzędu Miasta Krakowa jest zajęcie, żeby to było. Bo śledzenie tak jak Straży Miejskiej, że ustawa. No tak, bo jest też kwestia taka, że to jest nasz głos w tych konsultacjach społecznych. To jest nasze, wyraz naszego poparcia. Dla tego pomysłu. Czy jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę, tak też przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że wszyscy w głosach waszych przeciwnych, dwóch wstrzymujących, uchwała się za przyjęciem.